Żeby mieć chleb, trzeba było mieć mokę. By mieć mokę, trzeba mieć ziarno, a mieć ziarno, trzeba było mieć pole i dużo siły do roboty. Ja opowiem wam, ile pamiętam, skąd się brał chleb, od samuśkiego początku, aż do kromki na stole. Na jesieni jak już zmioki były wykopane, nadszedł czas, co by brać się zasykowanie pola pod zaziew w Łozi Miny. Trzeba było rolę dobrze uprawić, by ładne i zdrowe zyto się urodziło. Nowozów sztucznych takich jak teraz nie było. Jedynym nowozem był gnój. Ale no i są pierw ten gnój trzeba było złobory widłami wyrzucić na furę. Później furą wywieźć na pole i tam skupek znowu widłami rozwalić. Teraz tata zaprzęgą kunia do pługa i skiba po skibie, kawołek po kawałku orął całe połacie pola. Jak jechał rano w pole, to brał ze sobą pojdę chleba z masłem, wodę do popić a konia pełny do ksiana, bo czasami wrócą dopiero pod wieczór. A które z dzieci jak przysło ze Skoły, to słodotaty z łobiadem. Po trzeba było oczekać ze dwa tygodnie, co by zimia się ulezała, a później bruną powócyć i siodziarno ziarno w uprawioną zimie. Sioło się ręką z płachty, cuny przez ramię. Ile trzeba było się ziarna w tych płachcie nadźwigać. Ile ręką namachać, co by porę murkł obsiać. Tego nikt z młodych nie wie. A później już tata kupił siewnik kunny. Wtedy już było lzy, bo nie trzeba było dźwigać płachty z zytem. I no, ziarno wsypywało się do siewnika, a siewnika w pole. Po jakimś czasie, a to zależało od pogody i wilgoci. Jak to wesło, to całe pole było pięknie zieliniutkie, a śmiało było popatrzeć. No, w zimę było trochę spokoju z robotą w polu, ale trzeba było się martwić, czy spadnie dużo śniegu. Co by, że to nie wymarzło, bo mrozy w tamtych latach były siarcyste, chociaż w tamtych latach śniegu nie brakowało. Ale jak śnieg znowu leżał za długo, z nie było dobrze, bo wtedy, że to mogło wyprzeć. A jak śnieg stopniął i strat po zimie nie było, to miało było popatrzeć, jak chleb w polu rośnie. Nie wiadomo, kiedy czas zleciał, a już jest 15 maj i święty Zofii. A wiadomo przecie, że święto Zofio kłosy rozwija. O, jak pięknie wtedy pole wyglądało. A jak w życie zakwitły habry i maki, nie było piękniejszego widoku. Ale tymi widokami zachwycają się i noci, co kochaje robotę w polu i życie na wsi. "No, chyba z jakim maloż albo jaki inny artysta."